Dieta baletnicy to niebezpieczna dieta odchudzająca. Zasady i efekty diety baletnicy. Dieta baletnicy to niebezpieczna dieta odchudzająca. Zasady i efekty diety baletnicy. Dieta baletnicy ZZBO-ENIA jest diet odchudzające. Jeżeli jednak BLI-EI przyjrze się jej jadłospisowi, MO-NA dojdzie do wniosku, E to zwyczajna giebodówka, która wyniszcza organizm i gwarantuje efekt jojo. Mimo to niektóre kobiety, omamione wizji szybkiej utraty wagi, są gotowe do powiedzenia zdrowia w imię chwilowo szczupłej sylwetki. Sprawdź, na czym polega dieta baletnicy i jakie szkody MO-NA wyrządzi organizmowi. Dieta baletnicy to 10-dniowa dieta odchudzająca, która pozwala na zrzucenie 10 kg. Nawet jak na diet odchudzające, tempo zrzucania wagi jest bardzo szybkie. Wszystko dlatego, dieta baletnicy to tak naprawdę giebodówka, która prowadzi do spadku masy ciała kosztem wyniszczenia organizmu. Dieta baletnicy, zasady 1. Diet, przez pierwsze 2 dni nale YPI wypcznie wod. MO-NA tak EPI kaw, ale pod warunkiem, nie będzie ona zbodzona, ewentualnie MO-NA z dodatkiem od dbuszczonego mleka, w ilości nie przekraczaj C4 fili anki o pojemności 250 ml dziennie 3. Diet, MO-NA siga wypcznie po oddbuszczony nabiab, biaby ser, jogurty i mleko 5. Diet, w diecie dominuje ziemniaki w mundurkach, które MO-NA zje w liczbie maksimum. Diet, w jadłospisie znajduje się tylko biabe, gotowane miso, do 0,5 kg dziennie, 9. Diet, podczas 2 ostatnich dni diety MO-NA je wypcznie warzywa, głównie zielone. Dieta baletnicy, czy jest zdrowa? Dieta baletnicy jest uważana przez dietetyków za jedną z najbardziej niezdrowych diet odchudzających. Sam jej pocztek, czyli giebodówka, doprowadza do niedoboru wielu składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w konsekwencji do jego powolnego wyniszczenia. Proces ten nastąpi zdecydowanie szybciej, jeżeli osoba odchudzająca się zdecyduje się nie tylko na picie wody, lecz tak kawy, która wybukuje wszystkie witaminy i składniki mineralne z organizmu, czego konsekwencji jest jego odwodnienie. Przez następne 2 dni trwania diety zaleca się spokreskalywa niskodbuszczowe produkty biabkowe, po czym nagle następuje przeskok na ziemniaki, czyli na dukreska ilowglowodanów, które mają wysoki indeks glikemiczny. Jedynym zdrowym punktem diety jest warzywa. Dieta baletnicy gwarantuje efekt jojo. Dieta baletnicy nie jest skuteczna. Jukreska w pierwszym jej etapie, czyli giebodówce, zaczyna się ona wtedy, gdy nie je się nic od 6 godzin, organizm przepcza się na tryb oszczędzania energii. Magazynuje wtedy absolutnie wszystko, co jest mu potrzebne do przekreskalycia, w tym tłuszcz. W związku z tym spadek wagi jest głównie efektem utraty wody. Nawet jeżeli komu uda się schudnąć na diecie baletnicy, powinien liczyć się z efektem jojo, czyli powrotem nadmiernej liczby kilogramów.
Po zakotczonej kuracji odchudzającej, wygłodzony organizm domaga się sporej dawki kalorii, ponieważ kreska musi zrobić zapasy na wypadek kolejnej głodówki, czego konsekwencją jest wilczy apetyt. Niestety, metabolizm działa nadal na poziomie z czasu diety niskokalorycznej, jest zwolniony, w związku z tym nadmierne kilogramy przybywaj w zastraszająco szybszym tempie.